Cześć, jestem Klaudia Dekanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz ilość ciepła, które należy dostarczyć 1 litromi wody o temperaturze 20 stopni Celsjusza, by się zagotowała, a następnie wyparowała. Koniecznej wielkości odczytaj w, ta w tabeli 7.2 i 7.3. Gdy mamy zadania z treścią, zawsze zaczynamy od wypisania danych. i szukanych. A na środku rozwiązanie. I lecimy. Oblicz ilość ciepła, czyli ku znak zapytania, które należy dostarczyć jednemu litrowi wody. I tutaj jest rzecz do zapamiętania. Tylko w przypadku wody, że 1 litr wody równa się 1 kilogram. Podkreślam, tylko w przypadku wody. Zatem mamy tutaj masę równą 1 kg. O temperaturze 20 stopni Celsjusza, czyli mamy temperaturę początkową równą 20 stopni Celsjusza. By się zagotowała. Temperatura nam się zagotowuje w temperaturze wrzenia, czyli 100 stopni. To nasza temperatura końcowa to 100 stopni. Zatem nasze delta T, czyli zmiana różnica temperatur wynosi 80 stopni. OK, by się zagotowała, czyli mamy mieć oblicz ilość ciepła na tych danych, a następnie wyparowała. To, żeby policzyć wyparowanie, podrób, potrzebujemy drugiego ciepła. Ponieważ to działa na tych danych, a drugie to będziemy liczyć ciepło parowania. I mamy odczytać wartości. No to bierzemy sobie ciepło właściwe wody. Ok, napiszemy sobie CW, przy czym to nie jest ciepło wody, tylko ciepło właściwe. I mamy 4190 J przez kilogram razy stopień Celsjusza lub Kelvin. My mamy w zadaniu stopień Celsjusza, no to wpisujemy stopień Celsjusza. Potrzebujemy jeszcze ciepła parowania wody. I tu już jest więcej. I to już mamy tylko joule na kilogram. Zaczynamy od pierwszego q z tych naszych danych. W rozwiązaniu wpisujemy sobie wzór podstawowy, czyli q równa się m razy ciepło właściwe, razy różnica temperatur. Nasza masa to 1 kg. Ciepło właściwe 4190 dżuli na kilogram razy stopień Celsjusza i jeszcze delta T, czyli 80 stopni Celsjusza. Nasze Q1 będzie się równać 335 200 juli. Ok, jeżeli nauczyciel każe Wam tutaj... Hmm, chciałam zmienić kolor. Doprowadzać Wam jednostkę, to wygląda to tak, jak w przypadku ułamków. Kilogram z kilogramem, bo po skosie, stopień Celsjusza, ze stopień Celsjusza po skosie, no i zostaje dżul, czyli zostawiamy ten dżul. Natomiast kolejne mamy ciepło parowania. Po przekształceniu wzoru mamy Q2. Wzór podstawowy to ciepło parowania Q przez M, to jest P. Tak. Potem w dowolny przez was sposób, czy za pomocą trójkącika, czy wymnażaniem, musimy wyznaczyć Q. Czyli nasze Q to będzie ciepło właściwe razy masa. No to q drugie to ciepło właściwe odczytane przez nas z tablic razy masa 1 kg. Hej, Tutaj też wpiszę Wam, że są dżule na kilogramy. Kilogramy się skrócą. I mamy dokładnie to samo, bo wymnożyliśmy to razy 1. I to też są dżule. I teraz całe to ciepło to będzie Q3, QC, jak Q całkowite. no to już jak chcecie. Ważne jest to, że to jest Q1, dodać q 2. I jak my to sobie dodamy, to otrzymamy 2 miliony 593 200 dżuli. Jeżeli ktoś by Wam kazał, nauczyciel, zamienić to na mega J, to przedrostek mega to milion, i wtedy zaokrąglenie robimy 2 przecinek 6 mega J. To jest zadanie z treścią, więc musimy tutaj napisać odpowiedź. Ilość ciepła, jaką należy dostarczyć w wodzie, aby ogrzać ją do temperatury wrzenia, a następnie doprowadzić do wyparowania, wynosi i albo to, albo to. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.